Witam serdecznie, kolejny vlog i dziś właśnie będziemy nagrywać Zielone 2. Dokładnie, stało się, widzowie. Nagrywamy Zielone 2, żeby się poprawić. Tym razem nie będzie podwalonej nuty, tak? Jak dobrze słyszycie. Widzowie, mamy tutaj piękne stanowisko przygotowane. Koder takie ma przenośne stanowisko. Jak to się zawsze... iMac, nie MacBook. Ja nie mogę. MacBook, piękne urządzonko. Nie chcemy mówić, ile to kosztuje, bo dużo. No i co? I na tym mikrofoniku będziemy kręcić właśnie Zielone 2. Tu też było kręcone również Zielone 1. Ale poprawimy się i nic nie będzie podwalone, widzowie. Tak, przyznaję się. Troszkę przesadziłem, ale spokojnie. Człowiek się uczy na błędach. Tak, to są te tabletki, stary. To są tabletki, które pomagają śpiewać. Widzowie, nie potrafię śpiewać, także daj mi tą tabletkę. Trzymaj. To naprawdę coś... Wow, nie dwie. Ja sobie też jedną wezmę. Dobra, dobra. I co, tak, czyli jak wezmę to, to będę miał śpiewać. Normalnie, stary. Jest większa skala głosu. A to jest do ssania. Tak. No, widzowie, dzięki tej tabletce mam nadzieję, że będę miał śpiewać. Sprawdzimy to zaraz. Już zaczynamy powoli coś kręcić i będziecie z czasem patrzeć, co będziemy robić. Cześć, widzowie. Nagraliśmy piosenkę z koderem w godzinę. Klip będzie nagrywany telefonem za godzinę i... No myślimy, że to fajnie wyjdzie, no. Ogólnie, nie? Całe zielone już będzie niedługo. Stanowisko pracy wygląda tak po godzinie. Na tym głośniku odsłuchujemy tej super nutki. Naprawdę. Na tym głośniku. I sobie obstawiam, że serio nutka jest kozacka. Koder zna się na robocie. Nie spodziewałem się, że w godzinę. Przyjechał na 3 dnia, zrobiliśmy w godzinę, także na pewno będzie dobry numer. No ja stary nie wiem, czy to będzie dobre. No czemu tak sądzisz? Ale co z tego, że w godzinę to nie jest czas... Ty, no nie nagrywaj tego! Witajcie, widzowie, teraz część promocyjna! Unboxing! Część promocyjna! Widzowie, najpierw sobie zagramy tutaj w fifkę z koderkiem, żeby troszkę odpocząć, bo robienie godziny muzy to jest męcząca sprawa, ale przez tabletkę, którą koder mi dał, po prostu tą nutę zrobiłem idealnie. Zresztą zobaczycie sami, że jestem naprawdę dobrym operem i każdy o tym wie akurat. Ale najpierw otwórzmy, widzowie, rzecz, która będzie u mnie na sklepie. Głównie dla osób, które oglądają sobie tam Palionowo na Palion Games Plus, widzowie. Tu mamy taki piękny kubeczek związany właśnie z światem. Tak, dokładnie, taki kubeczek będzie, jeszcze nikt go nie widział. Tu macie cały świat, jak widzicie. Widzowie z Minecrafta wiedzą, nie? Taki kubeczek będzie i będziecie mogli go zakupić już niedługo właśnie w moim sklepie. Widzowie, powiem wam tak. Jest lekki rozpierdziel w tym pokoju i syf, ale zielone mamy prawie już z głowy, tam jakieś podbitki zostały. Zielone 2 będzie gotowe. Mi osobiście się bardzo podoba, także ja jestem zadowolony. Nagraliśmy coś jeszcze, ale nie chcę zdradzać, żeby to była niespodzianka. I właśnie idziemy nagrywać teledysk, tak. Nie znamy tekstu totalnie, ale robimy spontan. No i będzie ciekawie. Tu już mamy przygotowany aparacik pod nagrywki, jeszcze tam jakiś inny obiektyw. No tak wygląda pobojowisko tutaj, po pracy, wszędzie syf. No i co, lecimy kręcić. Znaczy, w tym vlogu będziecie widzieć, jak my kręcimy ten klip, ale nic wam nie powiem po co, dlaczego i kiedy. Spokojnie. Mam taki, widzowie, cały czerwony outfitik na sobie i uwierzcie mi, że ten kolor czerwony jest bardzo ważny w tej piosence. Teraz pójdziemy do niej nagrywać właśnie teledysk. I może sprawdźmy jedną rzecz. Czy Zielone 2 będzie miało milion wyświetleń w jeden dzień? Niech tutaj koło fortuny zadecyduje, a poczekamy na kodera. Nie znam cię, ale cześć, powiedz siema, mi... No. Cześć. Siema. Powiedz mi, czy Zielone 2 będzie miało milion w dzień? Co ty wierzysz, człowiek? Koło fortuny zadecyduje. Im bliżej tak albo nie, tym właśnie... Dobra, jest rem... Nie? No jest troszkę... Jest bardziej na nie? Jak ty się nazywasz? Jest bardziej na nie. Redok. Miło mi. Jesteś troszkę przerażający. Tak. Widzowie, wyglądam trochę jak gangster, ale zaczynamy kręcić. Mamy tu jakieś ustawione mocne światełko, jesteśmy przy basenie. Basen jest tak uwalony, że nie widać w ogóle nie widać dna. Strasznie boję się tego gościa, ale on pomoże mi nagrać tą piosenkę, więc liczę, że naprawdę to jest dobry wybór. Kim ty jesteś? Mówiłem, że masz mnie nie nagrywać, jak zakładam mordę! Zostaw mnie! Widzowie, nagrywki ciąg dalszy, jesteśmy ultra zmęczeni. Mamy tutaj jacuzzi, które jest mega brudne. Nie było czyszczone niestety. I całe przez to, że chlor teraz daliśmy. Wszystko osadziło się na dnie i wygląda to okropnie. No, będzie trzeba oglądać. Ale patrzcie, jak paruje te jacuzzi. Widzicie to? O nie, redok idzie. Nie ma co na niego patrzeć. Strasznie się pojeść ta woda. Chyba ma 35 stopni, a jest tak zimno na dworze. Ty, redok, wbijaj do jacuzzi! Nic nie widzę. Kręcę vlog. Ja vlog. Jest vlog, siema. Witam serdecznie na vlogu. Widzowie, no jesteśmy w trakcie, w sensie zielony już jest praktycznie w 95% już nagrane. Także jestem bardzo zadowolony. Byczek już słyszał przedpremierowo, także nie przekupujcie go. Nie przekupujcie go, żeby tego usłyszeć. Znaczy ja powiem tak, no nie przekupujcie, no nie przekupujcie. Nie przekupujcie lepiej. Nie, ale fajnie wyszło, powiem wam, widzowie. Jest giga chat. Jest dym, jest juicy. Red Oak, potwierdzasz? Stary, zabluruj to. Dzisiaj ja dzisiaj będę martwy, Paweł. On nie może pokazywać twarzy. Mam wyrok w zawieszeniu.
Nela. Nela, chodź tu. Dziękuję. Nela. Ale Royber teraz, widzowie, ona jest chwilę w tym domu i... Tu masz kówka, Ola. Z takim... Na krześle. No co za dzik mnie gryzie. Poszedł. Cześć widzowie! Dla rozluźnienia tutaj, prawda, naszej atmosferki we vlogu, gdzie nagrywaliśmy zielone, chłopaki już pojechali, ponagrywaliśmy coś i w ogóle nagraliśmy dwie piosenki. Nic nie chcę zdradzać na razie. Koder, że mi pomogłeś. Bardzo fajnie się spędzał czas. A teraz widzowie, pokażę wam mieszkanko, które kupiłem pod wynajem. Nie, spokojnie, to jest nówka sztuka. Z nami jest też siostra. Hejka. Dobry, hejka. Co, zapraszam was, pokażę wam po prostu te mieszkanko, bo się jaram nim niezmiernie, jest przepiękne. Dobra, zacznijmy od salonu. Jak wchodzimy tutaj, ukazuje nam się piękne lusterko, widzowie. Piękne lusterko. To jest taki w wyższym standardzie mieszkanko i takie nowoczesne. Ja taki styl uwielbiam, czyli ciemne właśnie mieszkanie, takie ciemniejsze niż... Nie lubię jasnych. Jasnych mieszkań, dlatego w moim pokoju jest na przykład czarny sufit. Dziwny jestem. No dobra, zacznijmy od salonu. W salonie mamy kanapę. Piękna kanapa. Mamy telewizor w takiej fajnej zabudowie, jak widzicie. No na playu grałoby tu się fifkę niezmiernie. Co jeszcze? Co jeszcze? Mamy tutaj ogólnie wszędzie w suficie LEDy, może wam pokażę, ja? Stryknę wam, cyk. Takie ledziki widzowie, wokół, dokładnie. Lokalizacji wam nie będzie zdradzać, bo tu będzie jakiś albo rodzinka, albo ktokolwiek mieszkał i raczej lokalizacji nie chcę tutaj zdradzać, żebyście tutaj nie robili problemów, tak? Dobrze, no to przykład tutaj mam jakiś fajny taki... To jest drewniany stolik, to jest taki fejkowy marmur. Fake marmur, ale wygląda jak marmur. I co mamy tutaj? Wyspę. Mamy tu wyspę, prawda? Co? Kuchnia. Piękna kuchnia. Uwielbiam gotować. Co mam zrobić widzowie w kuchni? Pewnie jesteście zainteresowani. Spaghetti. Płatki z mlekiem. Jajecznice. Ryż z kurczakiem pod masę. W sumie nie będę miał więcej, bo nie ma sensu po prostu. Nie będę wam zabierał czasu. Kuchnia jest praktycznie cała zbudowana. Oprócz piekarnika, jak widzicie. Piekarnik widać tutaj. Mamy tak. Lodówkę, prawda. Zamrażarkę niżej. Tu mamy zmywareczkę. No co, piękne mieszkanie. Chciałbym tutaj zamieszkać, ale nie chcę sam mieszkać, bo jest wtedy smutno, a mi w moim domku jest bardzo dobrze. Tak, jakbym mieszkał w mieszkaniu normalnie, to bym się już pewnie wyprowadził, ale w domku jest naprawdę bardzo dobrze z ogrodem. Nie po to kupiłem basenik i jacuzzi, żeby się marnowało, tak? Lecimy dalej. Co my tu mamy? Wchodzimy sobie i ukazuje nam się sypialnia. W sypialni mamy łóżko. Niemożliwe. Tak, tak, mamy łóżko. Jest jakieś lusterko. Niestety stanowisko gamingowe by się tutaj nie zmieściło, dlatego te mieszkanie od razu odpada z mojej hierarchii mieszkań, dlatego daję pod wynajem widzowie. Ale jak widzicie, jest klimatycznie. I pachnie tu jeszcze widzę, bo to mieszkanie jest świeżo co umeblowane i tak dalej, świeżo co zrobione. I tu taką, wiecie, takim drewnem świeżym. Uwielbiam ten zapach świeżości. Tak samo jak nowe książki. Kto lubi ten zapach nowych książek, to napiszcie w komentarzach. Dalej, co zostało nam na samym końcu? Została nam łazieneczka. Zapraszam. Cyk. W łazience jest echo. Nie nadający się do nagrywania, ale to jest łazienka. Umywaleczka, kibelek. No i mamy prysznic. Ta słuchawka w ogóle, patrzcie to. To wygląda dziwnie. Tego jeszcze nie widziałem. Ale ciekawie. W ogóle tak nowoczesny styl, jak widzicie, jest tak przytulnie strasznie. Bardzo przytulnie jest w tej łazieneczce, ogólnie w tym całym mieszkaniu. No i co widzowie, w sumie mieszkanie ma 46 metrów kwadratowych. Jest przyjemne. Ktoś tu będzie mieszkał. A i zapomniałem sobie, klimatyzacja. Klimatyzacja, to kto wymyślił klimatyzację? Ja bym chciał tego człowieka poznać, widzowie, wpiszę sobie w Google'a. I naprawdę ubóstwiam tego człowieka, uwielbiam klimatyzację. Nie przeżyłbym nigdy na poddaszu bez klimatyzacji, widzowie. No i co? Tak wygląda mieszkanko, tak się prezentuje. Tak krótko wam przedstawiłem moje nowe mieszkanko pod wynajem. Bo ogólnie, widzowie, pieniążki sobie inwestuję. Mam bardzo mądrego tatę i tata ogarnia. I nie przewalam na przykład pieniążków na buty. Ale to mały procencik, tak? Czasem trzeba w teledyskach wystąpić. Widzowie, skończyliśmy już nutki. Jest ich dwie, ale nie będę mówił dlaczego. Skończyliśmy i spokojnie. To, że zrobiliśmy w godzinę, to są żarty. Zajęło to o wiele dłużej. Plus jeszcze koder będzie musiał tam polepszyć miks i tak dalej, będzie ogarniał, więc no masę pracy na to poszło, także nie, to nie było zrobione w godzinę, żeby nie było, żebyście w to wierzyli. Wyszło naprawdę dobrze, po ocenie, sam już wysłałem znajomym niektórym, oceniali i powiedzieli, że to jest 100 razy lepsze niż zielone, no w sumie ciężko, żeby nie było, ale powiedzieli, że to jest najlepsza nuta na moim kanale i to mnie najbardziej cieszy, także zobaczymy za niedługo. Widzę, ten teledysk będzie gdzieś pod koniec listopada, bądź gdzieś w grudniu.
grudniu zobaczymy, może na rocznicę zielone po prostu wrzucimy, ale to się jeszcze okaże. Ale przyjaciele, ja jestem mega zadowolony z naszej roboty razem z Koderem. I co? Teraz wystarczy czekać, nie będzie ten, nie jest ten vlog jakiś długi, było strasznie wszystko chaotycznie, ale mam nadzieję, że i tak był ciekawy, widzowie. Ten vlog w sumie najbardziej co ma wam pokazać, to po prostu poinformować was, że już niedługo będzie zielone 2, dokładnie tak. Także liczę na to, że rozwalimy znowu YouTube'a i że będzie, widzowie, kozacko. Na te nuty dwie, ogólnie na nuty wydam naprawdę sporo dziesiątek tysięcy i to grubych, więc liczę, że wszystko fajnie wyjdzie. Ja nawet nie, widzowie, ja pochodzę z założenia takiego, że nagrywam te piosenki, bo mi się to mega podoba i w sumie nawet nie muszę z tego zarobić, jeżeli chodzi. Mogę nawet stracić, ale żebym był po prostu dumny ze swojej pracy i żeby mieć jakieś wspomnienia, widzowie, jakieś wspominki, bo zrobienie piosenki takiej, branie udziału w takich grubych teledyskach i tak dalej, to jest naprawdę super przeżycie i liczę, że to będzie kolejne takie przeżycie i zapisze się to gdzieś w mojej właśnie pamięci, widzowie. No cóż, dziękuję Koderowi oczywiście za zrobienie nutek, bo wyszły naprawdę kozacko. No ale Koder zna się na robocie, widzowie. Zrobił z gówna coś. Zresztą zobaczycie. Co ja więcej wam będę mówił. Nie ma co tutaj już przedłużać. Zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. I co, muszę jeszcze tylko teledysk dograć do nuty i to będzie wszystko. W sumie teledysk to jest najważniejsza rzecz i najbardziej czasochłonna. No ale cóż, zobaczymy. Będę dawał znaka, także śledźcie mnie i rozwalamy niedługo internety. Nie mogę się doczekać. Będzie kozacko. Widzowie, no co, do zobaczenia, do następnych filmów. Na razie.